Cześć, dzisiaj przychodzę do was z filmem pogadankowym. To co jest w tytule absolutnie nie jest clickbaitem. Faktycznie istnieją przesłanki, iż Mojang planuje wkrótce dodać więcej bossów do gry, albo przynajmniej jednego nowego bossa. To, że istnieją przesłanki, jest to słowo klucz, ponieważ nie mamy tutaj 100% pewności, ale to co zrobiło ostatnio Mojang raczej nie było bezcelowe. Moi drodzy, miło by było oczywiście, jakbyście zostawili łapkę w górę i już teraz prosimy was o komentarz. Jeżeli nowy boss miałby się pojawić, w jakim wymiarze byście go chcieli? W normalnym świecie, czyli w Overworldzie, w Netherze, a może kolejny boss w Endzie? Komentarze są wasze, a ja zapraszam do oglądania. Zatem zacznijmy od początku. Z czego wynika w ogóle pomysł na ten materiał? W dniu wczorajszym na kanale Minecrafta pojawił się dosyć dziwny short. Short z serii Zapytaj Mojang. Materiał miał tytuł: czy masz plan dodania nowego bossa? De facto żaden z twórców bezpośrednio na to pytanie nie odpowiedział, ale w materiale po zadaniu tegoż pytania pojawia się wieśniak, który macha głową, jednocześnie potwierdzając. Gdyby to była część jakiegoś innego komediowego materiału, byłbym przekonany, że ta część ewentualna byłaby jedynie dla śmiechu. Ale jako że Mojang postanowiło tego shorta wrzucić jako indywidualny film zatytułowany, przypomnę, czy masz plan dodania nowego bossa? Sądzę, że jest coś tutaj na rzeczy. Dodatkowo jest to drugi materiał z cyklu Zapytaj Mojang w formie shorta, gdzie pierwszy dotyczył, jak powstają pomysły na nasze aktualizacje. Tam zostało przez Lady Agnes wyjaśnione, jak Mojang poszukuje inspiracji do dodawania nowych rzeczy. Tamten materiał oczywiście również miał elementy gdzieś tam dla niektórych komediowe, wszak mimo wszystko główny trzon materiału był rzetelny i faktycznie Lady Agnes opowiadała o tym, skąd czerpią pomysły na aktualizację. Więc jeśli teoria o tym, że faktycznie Mojang planuje dodać wkrótce nowego bossa, to kiedy możemy się go spodziewać? Niestety przy zapowiedzi biomu kwitnącej wiśni zostało tam wspomniane, że jest to ostatnia rzecz ujawniona z listy dla Minecrafta 1.20. To była dosyć nieprzyjemna wiadomość. Niestety po przeczytaniu tego uświadomiłem sobie, że Minecraft 1.20 raczej będzie bardzo średnią aktualizacją, jeżeli chodzi o większość. Oczywiście dodaje fajne rzeczy, ale za mało. Jak na rok czekania, zdecydowanie za mało. A co jeśli to nie do końca tak musi być, że to jest faktycznie ostatnia rzecz dla Minecraft 1.20? Teraz przedstawię wam moją potężną, odklejoną od rzeczywistości teorię, ale może gdzieś tam jest niewielka szansa na to, że się spełni. Artykuł pojawił się w połowie lutego, czyli grubo ponad miesiąc temu. Od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej nowej rzeczy do 1.20 zgodnie z zapowiedzią. Przypomnę, że teoretycznie mam już całą zawartość aktualizacji, która teraz będzie szlifowana, a nie otrzymaliśmy do tej pory ani jednego snapshota do tej wersji. Jeżeli Mojang będzie chciało zgodnie ze swoimi zapowiedziami wydawać jedną główną aktualizację rocznie i jak do tej pory one zazwyczaj pojawiają się latem, no to jeszcze lekką ręką mamy jakieś 3 miesiące do momentu wydania aktualizacji Minecrafta 1.20. To sporo czasu. Oczywiście na pewno rzeczy dodane typu Sniffer czy chociażby archeologia będą jeszcze ulepszane, ale przypominam, że minął już miesiąc. Co jeżeli w tym artykule twórcy mieli na myśli, że na obecną chwilę tyle ujawnią rzeczy z Minecrafta 1.20, jeżeli chodzi o funkcje eksperymentalne zawarte w Minecrafcie 1.19.3 oraz 1.19.4? To jest naprawdę dzikie, zdecydowanie bardziej dzikie niż poprzednia dzika aktualizacja, że w wersji 1.19 mamy już zawartą większą część kolejnej pełnej aktualizacji. Mi się to osobiście nie podoba, ale wracając do tematu. Jeśli faktycznie by się okazało, że to taki był zamysł w tym artykule, że w eksperymentalnych funkcjach przy 1.19 to jest wszystko, co mają na liście Minecraft 1.20 i dopiero w momencie wydawania oficjalnych snapshotów pojawią się kolejne rzeczy, to może jedną z tych kolejnych rzeczy właśnie będzie ten boss. Ktoś może teraz powiedzieć, no ale ty Jimmy, przecież Mojang nie popełniłby takiej gafy na swojej stronie.
Czyżby? 15 marca pojawił się ciekawy artykuł na stronie minecraft.net, gdzie została wspomniana nazwa nadchodzącej aktualizacji. Przypomnę, że nazywa się ona Trails and Tales, czyli ślady i opowieści, a w artykule mamy również Trails and Tales, ale fonetycznie. Powinno być napisane, powiem po polsku, Tales, a jest napisane Tiles, co zamiast ślady i opowieści znaczy ślady i ogony. Serio, to jest błąd, który mógłbym popełnić ja i z ręką na sercu. Nie ja ten artykuł pisałem, nie pracuję dla Mojang. A szkoda. Więc jeśli takie skądinąd drobne, ale jednak wpadki zdarzają się osobom pracującym w Mojang, to może i przy tamtym artykule coś nie do końca zagrało i moja teoria wówczas może mieć sens. Może, ale niekoniecznie musi. Chciałbym jeszcze się z wami cofnąć aż 5 lat do tyłu. 5 lat minęło, chociaż mam wrażenie, że to było niedawno. Mam tutaj na myśli mojangowy panel deweloperów Minecraft Java, gdzie były zadawane pytania deweloperom. Przypomnę, że panel odbył się po zapowiedzi aktualizacji wodnej, wówczas 1.14, czyli faktycznie dość dawno temu. Na tym panelu zostało zadane pytanie związane z podziemnymi biomami i twórcy powiedzieli, że takowe są zaplanowane do gry i faktycznie w aktualizacji 1.17, 1.18 te oficjalnie wraz z nowym generatorem trafiły do gry. Tak samo na tym panelu został poruszony temat bossów. Wówczas niepracująca już obecnie w Mojang Maria Lemon odpowiedziała, że faktycznie kiedyś bossy powinny pojawić się w Minecraft i są w planach, chociaż nie w najbliższych. Minęło 5,5 roku i w końcu nagle Mojang wrzuca wspomniany na początku tajemniczy short. Czy być może teraz właśnie nadchodzi ten moment na dodanie kolejnych bossów? Miejmy nadzieję, że tak. Teoria, wiem, bardzo gruba i niestety najprawdopodobniej mało prawdopodobna, chociaż kto wie, ja trzymam kciuki, żeby faktycznie tak było. Ostatni boss w Minecraft pojawił się w aktualizacji 1.4 i był to oczywiście Wither. Był to rok 2012, minęło już 11 lat, 11 lat rozwoju Minecrafta i nie został dodany do tej gry żaden nowy boss. I myślę, że to faktycznie najwyższy czas, żeby w tej materii coś nieco się zmieniło. Potencjał jest gigantyczny, co niejednokrotnie pokazał Minecraft Dungeons, prezentując niesamowite moby, które idealnie pasują do Minecrafta. Naturalnie doskonale również by było, gdyby to były nowe, świetne pomysły, ale zaimplementowanie tych bossów z Minecraft Dungeons, również wielu graczy, w tym z pewnością mnie, bardzo by ucieszyło. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i również w komentarzu napiszcie, przypominam, w którym wymiarze najchętniej byście zobaczyli nowego bossa. W normalnym świecie o Overworldzie, w Netherze, czy może w Endzie? Komentarze są wasze, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!